Dzień dobry Państwu. Jestem przewodnikiem wędkarskim. Moja ksywa to Cowboy. I będę Państwu pokazywał, jak złowić ryby na odcinku Wiślanym w Warszawie. Ryby jest więcej niż było wczoraj, a nawet jutro. Szanowni Państwo, żeby nie lać wody, bo jestem konkretny człowiek. A cowboy, pamiętajcie, a cowboy. Pokażę Wam sprzęt. Tu jest wędka. 4 metry. O, jest wędka, 4 metry. Chodź, pokaż się tutaj. Chodź, masz. Pokaż się tutaj. Chodź tutaj. O. A to są moi ziomale. To jest, proszę Państwa, haczyk. Specjalny haczyk. A. Który, proszę Państwa, zobaczcie, ile ma zadzioru. A. Na haczyk dzisiaj to jest ciężarek, to jest ławiczek, to jest wędka. Powrotek specjalny, rzeczy. I u mnie nie ma tajemnic. Nie ma żadnych tajemnic, żadnych. U E Cowboy nie ma żadnych tajemnic, żadnych. Dzisiaj na haczyk zostanie założony mój kolega. Można powiedzieć, z jednego podwórka, z jednej ulicy, w którym się wychowywałem. Baliśmy się w wojnę, w Indian. No i bawiliśmy się Niemcy, tego, I zostanie założony, on powiedział, Piotrek, poświęcę się dla naszego wspólnego celu, dla naszej wspólnej wędkarskiej idei. Bo nie ma na świecie niczego większego, ważniejszego, jak nasza wędkarska idea. I on, zaczepię go, znaczy, jeśli sam nie da rady, tutaj pod szczękę, aż przebiję mu, dojdę do zatoki, przebije i powiedział, że sam wejdzie do wody, poświęci się. Pożegnamy go wspólnie, razem. No tak będzie, no tak będzie, no czego się nie robi dla naszej wspólnej pasji, tak? Dlatego, żebyśmy potem zrobili fotki z tymi rybami, bo my jesteśmy the best. No. A cowboy, pamiętacie? A cowboy! Yeah! Za chwilę kolega, no, żegna się tutaj właśnie ze swoimi ziomalami, no bo niestety, no, długo pod wodą nie wytrzyma. A no nie wiadomo, jak długo będziemy czekać na branie tej dużej, dużej ryby. Słuchaj, bo im dłużej będziemy się żegnać, tym ciężej będzie mi ciebie założyć, no. To co, przebijamy? Tylko tutaj dobrze, żebyś nie spadł. O Jezus! Nie mogę, muszę się odwrócić, kurwa, no! Mocniej! Już! Dobra, to wrzucamy, dobra! Dobra, poczekajcie, gasem wrzucamy, kurwa! Poczekaj, bo żebym się nie męczył, no! O Jezus, o Jezus! O Jezu! Ale stoi! Stoi i czeka na grubą rybę! Dzień i noc! Noc i dzień! Night and day! Burza! Słońce! Wiatr! Rosa! I wszystkie dziwy przyrody ogarnęły e-cowboya przez wiele, wiele dób. Ryba nie brała, ale jak kolega zaczął waniać, pod wodą też się rozkłada ciało. To wzięła ryba i mamy rybę. Kolega poświęcił się dla sprawy. Na odcinku dla idei wyznaczonym przez nasze ugrupowanie. Naszych nowoczesnych wędkarzy, w którym również jest e-cowboy! E-cowboy!
Wafa. Złowiliśmy rybę. I ja tą rybę dzisiaj do kamery pokażę. Dziękujemy Ci, nasz kolego, za poświęcenie swojego życia. Zdrowy, jędrny chłop. Polski chłop. Polski chłopak. Wyklęty. Poświęcił swoje życie dla naszej idei. Służmy mu sekundą ciszy. Hołd. Składamy Ci, kolego, hołd. Sekunda minęła. Gratki! Jest moc! Jest moc, ekałbo! Jest ryba! Jest ryba. Zobaczcie. Takie poświęcenie, leka ryba. Zobaczcie, to jest. Gratki! Gratuluje mi cały świat! Cały świat mi gratuluje! Super, gratuluję. Gratuluję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję wam, ja jestem tak... Świetny wynik. Dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję całej prasie międzynarodowej. Dziękuję prasie lokalnej, dziękuję prasie polskiej też. Niam, 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 niam. To jest rekord polski. Rekord polski. Cały świat będzie to widział. Cały świat. Mordy, mordy, o, bujamy się. Bujamy się, kurwa, bo jak się nie bujać, bujamy się. No, bujamy się, bujańce, gibańce, skakańce. O, wow, 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 wow. Bujamy się, kurwa. Według nowoczesnego wału. Przepraszam, nowoczesnego ładu. Bujamy się, bujamy się. Wow, 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 wow. Gratulacje spływają z całego świata. Tak. A tobie, kurwa. Nie ma lekko, to jest ciężka orka i norka, orka. Jeszcze raz pokażę. Tak się łowi, tak się łowi. Nie to, co te staruchy, co tam oni tam pojęcie mają. My to łowimy ryby, rekord polski. Ło! Kurwa wodna się kurwa łowi. Zobaczcie, zobaczcie, jaka to jest potężna ryba. Widzicie? 262 centymetry. 262 centymetry! To jest nowy rekord polski. Złowił go e-cowboy! E-cowboy! Wenta! A ja mam w dupie te wszystkie firmy, które będą do mnie się zwracali. Zwracali się będą do mnie, będą... Ło! E-cowboy! Może byś mnie za tutaj za program, za prezent zareklamował. Nie! E-cowboy, to jest e-cowboy! To tak jakby na przykład Led Zeppelin Polowi McCartneyowi zaproponował, żeby zagrał. Oczywiście, podobno. Paul McCartney to jest Paul McCartney. A Robert Plant to jest Robert Plant czy Jimmy Page. Każdy to jest klasa. Wybaczcie, wielkie firmy, wielkie korporacje potężne. Szanuję was. Niam, 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 niam. Ale niestety, e-cowboy to jest e-cowboy. Nie będzie. E-cowboy może tylko reklamować siebie. Żadne pieniądze nie wchodzą w gry. Nawet szekle. Miliard szekli nie wchodzi w grę. Wybaczcie. To jest firma. E-cowboy. Rekord polski 262. Kurwa fa. Parę chwil minęło i już zgłaszają się, słuchajcie, po tym rekordzie. Bujamy się, bujamy się, bujamy się. Słuchajcie, bujamy się. Mordy, mordeczki, mordy, mordeczki. Morda sińskie, morda sewicze. Mordy, duchy, koniuchy, bujamy się, mordy, bujamy. I się już zgłasza od razu CNBS, CNN, Al Jazeera, THN, Polsat się, wszyscy znani się zgłaszają, wszyscy. A ja powiedziałem tak, ponieważ jestem przodownikiem cowboy, wybrałem stację, która się nazywa tak samo, e-cowboy. No i postanowiłem właśnie darmowo przeprowadzić, bo proponowali, no proponowali.
20 milionów dolarów za wywiad. 50 milionów dolarów. Ja mówię, kurde, jeszcze. Nie no i stop. Ja mówię, dobra, wypierdalać. Waciki to sobie w dupę włóżta. I wziąłem polską e-cowboy stancję. I ja powiedziałem, ja jeszcze tutaj milion dolarów walę w tę stację, bo to jest stacja polska. Mordeczki. Za chwilę ten wywiad będzie. Ale ponieważ jestem teraz już śledzony przez tą rybę 262 przez cały świat, drony czasu apokalipsy, kopoli, wszyscy tutaj spod ziemi wychodzą. Takie, słuchajcie, czujki wszędzie z drzew. Ta. Spod wody. Wszyscy mnie śledzą. Ta. No to niestety prosił mnie szef e-cowboya tej właśnie, tej firmy dziennikarskiej, żeby mnie pokazywały jego linatury. Linatura to jest twarz inaczej. Nie znajdziecie tego w słowniku. Jedynie możecie znaleźć ten, no chyba, że coś się pozrobiło, tą kwestię twórczości ukraińskiego Żyda, który się nazywał jak? No właśnie. Napisał dwie książki wybitne. Książki ponadczasowe. Zastrzelił go gestapowiec. To był człowiek tak jak Wyspiański. Tworzył piękne dzieła i również malował, szkicowo. Telewizja e-cowboy przyjechała do przewodnika wędkarskiego e-cowboya. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Pan z e-cowboya, redaktor naczelny, prosił, żeby nie pokazać jego, dlatego że killerzy. Za co? Za to, że CNN, CNBS, Al Jazeera odmówiłem, no to go zabiją, żeby nie mieć konkurencji. Dlatego nie pokazuję jego twarzy. Po głosie go nie poznacie, bo ma modulator wstawiony specjalistycznie. Tak. Co pana skłoniło do łowienia aż tak potężnych ryb? Proszę pana, intuicja. Intuicja i geny. I geny, proszę pana. No nie ma tak, że człowiek się rodzi. Człowiek się rodzi po prostu łowcą. Czyli instynkt łowiecki. Tak, instynkt łowiecki, proszę pana. No ma się to wyssane z mlekiem pradziadka. Proszę pana, pradziadka. O, o takiego, o. Instynkt zabijania. Czy dużo pan zabił tych ryb? Oj, proszę pana. Zabiłem więcej niż ten. I będę zabijał. Ale wie pan, jak zabijam te ryby? Ja już nie zabijam je bezpośrednio. Tylko ja je, proszę pana, pokazuję tak jak dzisiaj do kamery i one potem, proszę pana, wypływają dalej. Czyli pan je zabija humanitarnie. Proszę pana, ja panu powiem tak szczerze, między nami. Ja je nie zabijam, ale chwalę się w kamerze, że ja je wypuszczę, bo one są i tak zabite. Czyli mimo że wypuszczone, to one umierają? Tak, tak, one umierają, tylko widzi pan, mój odbiorca myśli, że jestem taki ukochany i kocham zwierzęta, ale one za kilometr dalej dwa wypływają. No ale jak to? No tak, bo one są tak wymęczone. One są uwolnione. Tak, ale proszę pana, jak pan przebiegnie maraton, albo tak, to proszę pana, jak ja panu dam potem jeszcze, żeby pan się 10 razy podciągnął, pan umrze, bo pan jest wycieńczony. To sama ryba. Ale ja ją biorę do foto i wszyscy, o hurra, cowboy złowił, magit. Ale ta ryba umiera. Ale co z tego, jak oni wszyscy mówią, o, wypuszcza. Rozumie pan? I ja jestem wybielony. To proszę pana, lepiej, żeby taki kłusownik wziął tą rybę i zjadł. Na przykład chora mama, chora babcia. Niż taki ten, no ale to między nami, to ja tego nie puszczę, proszę pana, no. A co pan myśli o nowoczesnym wędkarstwie? Ja panu powiem. Nowoczesne wędkarstwo jest jak LGBT. Czyli kolorowe. Kolorowe, proszę pana, wbija się pan i wyciąga pan bolca z gliną.
I owsiki, proszę pana, jeszcze chodzą na glinie. Na tym polega to nowoczesne wędkarstwo, proszę pana. To jest kopic na wodę, fotomontaż. Ale w telewizji, w internecie wygląda to, proszę pana, że my jesteśmy mistrzami świata. A tak naprawdę my jesteśmy, kurwa, trylogią Sienkiewicza. Chuj, dupa i kamieni kupa. A na czym polega to nowoczesne wędkarstwo? Proszę pana, nowoczesne wędkarstwo polega na tym, że my mamy, proszę pana, telewizor. O, telewizor mamy. Taki sam telewizor jak w domu, tylko z większą rozdzielczością. I my, proszę pana, jesteśmy na rybach i my patrzymy w ten telewizor. Nie, patrzymy na ptaki, na ryby, na wodę, na wiatr czy słońce, tylko cały czas, 24 na dobę, patrzymy, kurwa, kurka wodna, w telewizor. I to jest nasze wędkarstwo. My patrzymy w ten telewizor, najeżdżamy na rybę, kwa, 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 i rybę mamy, i my jesteśmy gitami, bo my jesteśmy właśnie, my tak naprawdę nie wiemy, jak się rzuca, co, jak prowadzić, ale my wiemy, jak rybę namierzyć tym telewizorem i dlatego jesteśmy gitami. Skąd pan bierze na to pieniądze? Proszę pana, to są najnowocześniejsze technologie prosto z Wenus, Marsa i z Jowisza, a pieniądze nam fundują firmy, proszę pana, którym zależy na tym, żeby jak najwięcej wyprodukować przynęt i żeby żyłek i tak dalej, żebyśmy cały czas łowili, łowili, łowili. I stąd mamy pieniądze. Przepraszam, srebrniki. Tak. I to jest ten tak zwany nowoczesny wał. Nie myli z nowoczesnym ładem. My jesteśmy mistrzami świata i nikt nas nie pokona nigdy. Czyli jest pan przewodnikiem? E cowboy. Oczywiście. Ja. Z czystej chęci, po prostu z zamiłowania, z tej żyłki myślistwa, łowiectwa. Powiem panu szczerze, z czystej chęci zysku. Ja tak, kurka wodna, kocham pieniądze, że ja poświęciłem dzisiaj kolegę, który wszedł do wody za żuchwę. No przecież widzieliście. Pieniądze! Ja bym swoją matkę dał pokroić, żeby złowić tą rybę. Swoje dzieci bym wydarł z łona na żywca, i żeby tą rybę złowić. Bo ja kocham tą rybę łowić. Ja w dupie mam rodzinę, Polskę. Ja chcę łowić, mordować. Łowić ryby i chwalić się przed telewizją, na Facebookach, na tych wszystkich portalach, na YouTubach, żeby tylko rybę złowić, nieważne, aby złowić i wam pokazać. Ja mógłbym zamordować swoje dzieci, ojca, matkę, pradziadka, wszystkich, żeby tylko wam pokazać rybę. Zrobiliśmy 184 tysiące 273 zdjęcia tej rybie. Do tego przyjechali koledzy, którzy dołączyli się do tej pięknej sesji i zrobili 542 738 zdjęć. I ta ryba będzie w 57 periodykach, ale my ją wypuszczamy. No i co z tego wynika? Wynika to, że wędkarstwo nasze ukochane, to nowoczesne, jest niebywale humanitarnym sportem, powiem wręcz pasją, hobby, gdzie ryba może mieć 100 miliardów zdjęć i dalej wraca do wody. I za chwilę wam pokażę, jak ta największa ryba w Polsce, która ma 262 centymetry, wraca z powrotem do swojego domu. Bujamy się. Zatem, mili, bardzo proszę o zaobserwowanie tej chwili, ten patos, który w tym momencie następuje. Proszę być z nami. Uważajcie, bo to nie jest dla osób.
wypuszczamy rybkę. Kończąc nasz wywiad, wypuszczamy naszą 262-centymetrową zdobycz. Niech cieszy ich innych wędkarzy. Niech spełniają swoją pasję. Ha. No i cieszy innych wędkarzy.